Państwa bardzo serdecznie na trzecim pikniku profilaktyczno-integracyjnym zorganizowanym w ramach projektu Jestem więc działam. Szanowni Państwo, mam zaszczyt bardzo serdecznie powitać Państwa na spotkaniu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie to jest również połączone z Dniem Dziecka. Panie Starosto, dziękujemy, że jest Pan często z pomocą społeczną. Zna Pan nasze potrzeby i szuka Pan razem z nami dobrych rozwiązań. Wszystkim rodzicom zastępczym dziękujemy bardzo serdecznie za podejmowane starania w zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom, które z różnych względów nie mogły otrzymać pomocy od swoich rodziców. Dziękując Państwu za wszelkie dobro, jakim obdarzacie dzieci, za przygotowanie dziecka do usamodzielnienia, życzę dużo zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w kontynuowaniu podjętej przez Państwa misji. Życzę dużo radości i sukcesów z dzieci, którym poświęcacie swoje serca. Za wszelkie dobro bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ogromne słowa uznania w stronę Państwa rodziców zastępczych. Proszę Państwa, podjęliście się Państwo bardzo odpowiedzialnej, ale pięknej misji, jaką jest wychowanie młodego człowieka. Ta praca, którą Państwo wykonujecie, jest bardzo odpowiedzialną, ale zarazem dającą bardzo wiele radości dla Was samych. No bo cóż może być piękniejsze od uśmiechu dziecka, od tego, że przekazujecie Państwo właśnie tym młodym przyszłym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, dajecie wykształcenie, przygotowujecie do życia w ich rodzinach, które w stosownym czasie na pewno założą. Dzisiaj pozwólcie Państwo, że powiem skromne słowo dziękuję. Wielkie słowa uznania kieruję również w stronę pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej na czele z panią dyrektor Małgorzatą Malczuk za to, co Państwo robicie dla pomocy społecznej. Ogromne słowa wdzięczności kieruję również w stronę Państwa dyrektorów naszych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Bardzo się cieszę, że dzięki środkom unijnym, jak i również środkom, które otrzymywaliśmy za pośrednictwem ministerstwa naszego, udaje się realizować wiele zadań. Są też pracownicy naszych domów pomocy społecznej. W Państwa stronę również kieruję słowa wdzięczności. Ten ostatni rok, proszę Państwa, był bardzo trudnym rokiem dla nas wszystkich. Był to rok, w którym musieliśmy się poruszać w bardzo trudnym okresie pandemii, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że zdaliście Państwo egzamin na piątkę. Mimo wielu trudności, które spotykały nasze placówki, Szanowni Państwo, piknik rodzinny uważam za otwarty. Bardzo Państwu dziękuję. Cieszę się również tym, że kontynuujecie Państwo to, co wcześniej udało nam się rozpocząć. Szanowni Państwo, kiedy widzę Wasze buzie, przypominam wszystkie piękne, ale i również trudniejsze sytuacje, ale radość moja jest wielka. Thank you.
całkowicie zespół Chwilka, ale pretendenci do zespołu i Państwo będą dzisiaj jurorami. Czyli te osoby, ja będę słuchał, jak Państwo, jakie będą duże brawa, ta osoba trafi do głównej grupy Chwilka, a są to laureaci festiwalu Piastów. Ochotę mam wielką, by zostać modelką. Z pomocą niewielką mamy taty i urodę też. Mam wielką ochotę latać samolotem. W każdą sobotę na wybiegu chodzić. Projekty realizowane przez PCPR, no to są projekty dla rodziców zastępczych, tak? Także taki piknik, na którym są dmuchańce, food trucki, dla dzieci to jest wspaniała zabawa, wspaniałe wydarzenie. Mogły wziąć udział też w konkursie, więc dostały nagrody. No myślę, że w samych superlatywach można o tym powiedzieć. Dobre strony i złe strony rodzicielstwa zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze ma tylko dobre strony, bo to jest wspaniała przygoda, do której można wszystkich zachęcać tak naprawdę. Trzeba się oczywiście przygotować do tego, mieć świadomość trudności, ale to jest wspaniała przygoda, którą warto realizować. Warto pomagać dzieciom, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach naturalnych. Świeci słońce, więc biorę wspomnień garść. Ubieram szybko cię. Goli chmury obok waszych serii.
i Ireneusz Korszeń. Miło nam. Irko nie musi się przedstawiać. Żona przedstawiła. Dzisiaj odebraliście podziękowania z racji tego, że również i wy uczestniczycie w tym całym procesie pomocy dzieciom. Jak to zaczęło się u was? Dlaczego żeście się na to zdecydowali? I jak to obecnie wygląda? Zaczęliśmy od spokrewnionej rodziny zastępczej 15 lat temu, a później już po właśnie kilku latach stwierdziliśmy, że mamy już jakieś doświadczenie, że dużo dostaliśmy od życia i chcemy też coś dać od siebie. I wzięliśmy jeszcze kolejne dzieci do siebie, dwóch chłopców. W chwili obecnej mamy 5 dzieci łącznie, 2 już samodzielnych, dorosłych, z których jesteśmy bardzo dumni. I co jeszcze? No ogólnie wyznajemy zasadę, że życie nie tylko po to jest, żeby brać, że trzeba się dzielić. Tyle. Ja dodam tylko tyle, że pracujemy oboje z żoną w szkole i myślę, że ta praca w szkole też na co dzień nam pomaga. I ja mówię, że my pracujemy 24 godziny na dobę, bo wracamy ze szkoły i jesteśmy dalej tak jakby... Dalej w szkole, tylko z mniejszą klasą. Dobre rady. Iść za głosem serca. No też rozważyć plusy i minusy, rozważyć swoje zasoby i też pamiętać też o sobie, bo nie ma szczęśliwych dzieci bez szczęśliwych rodziców. Na pewno trzeba się głęboko zastanowić, bo no to są dzieci, praca z dziećmi. Tutaj nie można podjąć takiej pochopnej decyzji, że dziś bierzemy dzieci, a jutro może... Okaże się, że to jednak była pomyłka. Także to musi być decyzja na pewno przemyślana przez obojga rodziców, małżonków. Na pewno też dochodzi wsparcie najbliższych, znajomych, rodziny. Tak było u nas i po takich dopiero przemyśleniach można podjąć tą ostateczną decyzję. Dzień dobry, nazywam się Renata Niedźwiedź. Rodzic zastępczy. Tak, rodzic zastępczy. Jak to się u pani zaczęło? Wie pan co, to były dla mnie takie bardzo trudne chwile życiowe. Ogromny zakręt i nie ukrywam, że tutaj PCPR przyszedł z ogromną pomocą, za co jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. Czyli tak naprawdę wy jako rodzice zastępczy jesteście w dobrych rękach? Tak, czujemy się bezpiecznie. Jak mamy jakieś problemy, coś jakiegoś problematycznego do rozwiązania, potrzebujemy pomocy czy wiedzy na dany temat, to zawsze ją otrzymujemy. Ja nigdy nie zostałam, jak zgłosiłam problem, nigdy nie zostałam tym problemem zostawiona. Zawsze dostałam pomoc. Tak. Wady, zalety, plusy, minusy? Nie, generalnie minusów nie ma, tylko tutaj to bycie rodziną zastępczą tak jakby troszeczkę jest takie nienaturalne, tak? Wolelibyśmy, żeby wszystko toczyło się taką koleją rzeczy, tak? Że jest mama, tata, rodzeństwo, rodzina, normalne wakacje, bycie ze sobą, prawda? A tutaj te dzieci jednak są pozbawione takiej harmonii, tak? Ja na przykład moją wnuczkę wychowuję sama. Już w tym roku skończyła 11 lat i dla mnie to jest takie oczywiste, tak? Ale jak ktoś patrzy na mnie z boku, to często mówi, że mnie podziwia, a ja nie rozumiem za co, tak? Nie rozumiem za co, bo mi się wydawało to, że jest taki naturalny, jest trudna sytuacja, więc ja zostałam podstawiona tak jakby i nie mogłam zachować się inaczej, tak? Zachowałam się jak człowiek. Tak. Po prostu po ludzku. Po prostu po ludzku. I dla mnie to jest takie oczywiste. Dobre rady, krótkie rady dla tych, którzy być może chcieliby pójść w wasze ślady? Na pewno nie można tego robić na siłę, bo z tego nic nie wyjdzie. Wcześniej czy później gdzieś tam pojawią się jakieś zgrzyty. A przede wszystkim trzeba tym dzieciaki obdarzać taką ogromną miłością. A reszta przyjdzie sama. Takie festyny się przydają. Tak, to jest bardzo taka fajna okazja, żeby poznać inne rodziny zastępcze, porozmawiać, poznać ich problemy, często tak przy okazji rozwiązywać swoje problemy, prawda? I przede wszystkim nawiązuje się takie znajomości, przyjaźnie. I tutaj się czujemy nie inni. Jak w wielkiej rodzinie. Tak, tak, tylko tak, to jesteś taka rodzinka. Tak, fajnie. Maciek Prokopiuk. Milenka Chryniewska. Michał i Ewelina Chryniewska. Słuchajcie, dzisiaj mamy szansę spotkać się z wami podczas tego fantastycznego pikniku w rozkoszy. Ten piknik w sumie jest dla dzieci,
ale szczególnie ważni są również dzisiaj tacy państwo jak pani. Jak to się, jeśli to nie tajemnica w tym momencie, zaczęło? U nas to się zaczęło 6 lat temu. W sumie tak troszeczkę może przez przypadek, może niekoniecznie planowaliśmy. Mojego brata rodzonego dzieci trafiły do domu dziecka i tak postanowiliśmy stworzyć dla nich rodzinę zastępczą. Plusy i minusy. Minusów nie ma. Minusów nie ma. Plusy. Jest nas dużo w domu, jest radośnie, zawsze mnóstwo rzeczy mamy do zrobienia. Nigdy się nie nudzimy tak naprawdę. Kto jest największym bałaganiarzem? Trochę Michał. Trochę Michał, właśnie. Michał, wszystko będzie na ciebie, bo jesteś najmłodszy. A kto najczęściej pomaga mamie? Wszyscy. Wszyscy? A co robicie najczęściej na śniadanie? Jemy. Ale co robicie na to śniadanie? Co jecie? Rozmawiamy. Aha, brawo, super, naprawdę, to jest fantastyczna dieta. Rozmowa na śniadanie, bardzo mało niskokaloryczna. Dużo jedzą? No jak wszyscy. Dobra, okej. Okay. Co bym powiedziała tym, którzy poszliby być może w nasze ślady? Że naprawdę warto spróbować. To jest fantastyczna rzecz. Naprawdę, no nie możemy się nudzić, tak? Jest to coś pięknego. Jesteśmy cały czas z dziećmi, przeżywamy ich wszystkie trudne chwile i radosne. Naprawdę, jest to fantastyczna rzecz, także polecamy. Coś, co wzrusza, coś, co zostanie na długo w pamięci. Coś, co zostanie, no każdy dzień tak naprawdę, każdą jakąś taką najzwyklejszą, tak, najprostszą jakąś rzecz naprawdę trzeba celebrować i cieszyć się nią. No nie wiem, chociażby czwórka ze sprawdzianu, kiedy zawsze była jakaś tam gorsza ocena, tak? Także naprawdę, to jest fantastyczne. Jak dzisiaj? Co ciekawego dzisiaj żeście robili już? Jeździliśmy po tym zamku. Po Dmuchańcach. A te tutaj przejście, tak, po tych wszystkich przeszliśmy? No, ostatnia rzecz. Tak, ostatnia. Co było najtrudniejsze? Te, co się zderzało. Bomberballs, tak się mówi, tak. Monika? Bomberballs, dobrze. A co pani się podobało? Czemu pani jeszcze nie jest pomalowana i nie ma pani kolorowych warkoczyków? No dlaczego? A nuggetsy już były, czy jeszcze nie? Oczywiście, były frytki. Lubicie nuggetsy? Tak. Kończę to śniadanie prawdziwe, prawda? A nie tylko rozmowa na śniadanie. Tak. Dobrze. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy i gratulujemy. Machamy! Dziękujemy! Magdalena Powierza, dyrektor domu rodzinnego w Bochu Kałach. W Bochu Kałach. Za nami tańczące Eurydyki z PSW i wszystkie osoby tutaj, które chciały potańczyć. Ale pani Magda w tym momencie bohaterem. W ogóle bohaterem od ilu już lat, jeśli chodzi... No właśnie, czy sama pani Magda to odbiera jako bohaterstwo? Nie, dla mnie to nie jest bohaterstwo. To jest coś, co zdecydowaliśmy się z mężem robić 4 lata temu. Od 4 lat jesteśmy rodzicami zastępczymi dla 8 obecnie dzieci. No i daje nam to dużo radości, zwłaszcza jak widzimy, jak dzieci się zmieniają. Jak to się zaczęło? Dlaczego żeście się zdecydowali w ogóle na taki moment w swoim życiu? Zaczęło to się w momencie, kiedy usłyszeliśmy, że w domu w Bochu Kałach potrzeba nowych opiekunów, bo poprzednicy rezygnują. I zaczęliśmy rozważać po prostu, czy my jesteśmy w stanie zająć się dziećmi. No, poznaliśmy dzieciaki, które mieliśmy przejąć, bo to część dzieci zostawała. No i jakby stwierdziliśmy, że tak, że to jest coś, co chcemy od tego momentu robić. W takich sytuacji w waszym, nazwijmy to, zawodzie dzieci się nie wybiera. Nie, dzieci się nie wybiera. Dzieci dostajemy, no, przychodzą do nas po prostu z tym, co je spotkało, tak, z tym bagażem, który mają. Naszym zadaniem jest, żeby one po prostu jakoś się ustabilizować, żeby one się poczuły u nas bezpiecznie przede wszystkim. Jeśli nam się to udaje, to jesteśmy szczęśliwi. Dobre rady dla tych, którzy być może chcieliby pójść w wasze ślady? Żeby się nie bali, bo ten strach to jest właśnie chyba to najgorsze. To, co może blokować. Boimy się tego, czego nie znamy, to tak, chyba możemy poznać to właśnie jeszcze bardziej. Tak, dokładnie. To my też na początku myśleliśmy, że to będzie naprawdę trudne i my nie podołamy. Ale okazało się, że jednak nie, że to nie jest tak źle, nie jest tak trudno. Jest grono też osób, które wspierają, pomagają. Także jeśli ktoś się zdecyduje, to
jedno dziecko czy kilkoro dzieci, jeśli będzie chciał przyjąć, to będzie dla nich szczęście po prostu. To dzisiejsze hasło, jestem więc działam. Jak to na Pani działa właśnie? Czy ktoś dociera, odbieram to, identyfikuje się z nim? Jeśli jestem w danym momencie, chcę pomagać, to działam, tak? Robię to, co dam radę zrobić i na co jestem w stanie, a czasami robię to, czego sama nawet nie wiedziałam, że jestem w stanie zrobić, szczerze mówiąc. Świetna odpowiedź. Taki festyn, PCPR, pomoc i ta możliwość spotkania się, to dobry pomysł? Bardzo dobre. My, rodzice zastępcze, mamy bardzo rzadką możliwość, żeby spotkać się wszyscy razem. Więc takie PCPR-owskie festyny to jest dla nas święto, dla dzieci też, bo dzieciaki mogą też razem pobyć ze sobą. My też możemy pogadać, co u nas słychać, także super sprawa. No i na koniec, w którą pierwszą atrakcję dzieciaki z Pani rodziny zaciągnęły Panią? Dmuchańce. To chyba dzisiaj bije rekordy po prostu. Dmuchańce są na pierwszym miejscu. Elżbieta i Bogusław Kolejka. Witam serdecznie. Kolejkowie po kolejkę w kolejce po dzieci stali, czy jak to wyglądało? A nie dostaliśmy. Dostaliśmy, bez kolejki. Bez kolejki. Skąd decyzja? Ja poszedłem na emeryturę i coś, żeby wypełnić ten czas. I tak decydowaliśmy się nagle, żeby jednak może te dzieci... Samą żoną się nudziłem. Samą żoną się nudziłem i tak wyszło. Tym bardziej... Jeszcze możemy być potrzebni, możemy coś robić. Dlatego tak wyszło, że zdecydowaliśmy się. Który dzień najciekawszy był dla Was? Ten pierwszy początek? Jak w ogóle wygląda ten pierwszy dzień? Pierwsze przyjęcie dziecka, pierwszych dzieci. Dwie dziewczynki przyjęliśmy po raz pierwszy. To taki był zaskakujący, bo to nie wiedzieliśmy, czy sobie poradzimy. Takie mieliśmy swoją rodzinę biologiczną, swoje dzieci, ale tutaj trochę inaczej. Ale wszystko poszło bardzo dobrze, nie, bez obaw. Dzieci okazały się cudowne. Dobre rady dla tych, którzy być może chcieli pójść w Wasze ślady? Cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość, wytrwałość, bo to są różne dzieci z różnych domów i każde jest inne. Nawet przyjdzie rodzeństwo i mimo to każde jest z nich inne. Zupełnie inne osobowości. Zupełnie inne. I to trzeba indywidualnie do każdego dziecka podchodzić. Nie zostajecie sami, możecie liczyć na pomoc pracowników PCPR-u? Oczywiście. Mam koordynatora, panią Ilonę, która często nas odwiedza, doradza nam, mamy psychologa w PCPR-ze. Tak. Mam zresztą też ważne doświadczenie, praktykę, bo mieliśmy swoich własnych 8 dzieci, dlatego praktyka jest i już jakaś doświadczenie mamy w tym kierunku. Co byście doradzili tym, którzy chcieliby pójść w Wasze ślady? A już o to w sumie pytałem, no ale to może coś... Żeby nie przejmowali się ludźmi. To jest najważniejsze, żeby robili swoje. Czyli tak naprawdę ludzie potrafią zrobić wiele złego tym, że mówią za dużo czasami. Tak, niepotrzebnie, nie wiedzą, o co chodzi i dlatego krzywdzą. Krzywdzą te rodziny, bo to nie tylko my jesteśmy, jest dużo tych rodzin, za mało jak na nasze województwo, ale ludzie tacy z boku to potrafią skrzywdzić. Nie przejmować się tym. Takie festyny jak dzisiaj, PCPR, warte wzięcia udziału? Tak. Jak najbardziej, to integruje nas. Mamy okazję spotkać się, bo teraz po tym COVID-zie to żeśmy się dawno nie widzieli, bo tak na szkoleniach się widujemy. A tak jest okazja się spotkać ze znajomymi, pogadać, powspominać. Wymieniać doświadczenia też, jakie kto ma problemy. Wasze dzieciaki dzisiaj, bo rozumiem, że jesteście z dziećmi. Tak. Na co pierwszego Was dzisiaj zaciągnęli? Co jest takim... Na lody. Który polizali, nie zjedli. A my musieliśmy sami skończyć. To chyba jest ten minus bycia rodzicem zastępczym. Tak. Trochę się przytyje. Tak, a dzieci mieli apetyt, ale niestety nie zjedli. Raz, dwa, trzy, jedziemy. Kobieta na siedziała, czarne oczy miłości zezwała. Zawołało lato, że przyszły wakacje, a ja z echem odpowiadam, masz rację, kochana przyjaciółko, to tobie dedykuję. Tylko ty mnie rozumiesz, tylko ty wiesz, co czuję. Na ciebie mogę liczyć, ty zawsze wspierasz mnie. Małe ciało niebieskie lecą przez kosmiczną przestrzeń ziemi.
będą wszędzie, widać ci świetnie, gdy się zbliżą dostatecznie. Tamta dziewczyna mieszka parę wieści stąd, w tej samej głowie czasem przypomina mnie, ale ma siłę, jaką nie ma mało kto. A kiedy trzeba, umie głośno mówić nie. 3, 2, 1.